Teściowa tak bardzo mnie nienawidziła, że brzydziła się własnego wnuka. To jednak nie było najgorsze, co mi zrobiła. Takich kłamstw nie dało się słuchać. Teściowa przed innymi ludźmi robiła z siebie ofiarę porzuconą przez własnego syna. To, co wygadywała ta kobieta, było bredniami. My sami wiemy najlepiej, jak było naprawdę. Z Krzyśkiem poznaliśmy się w pracy. Każde z nas miało na koncie nieudane małżeństwo. Z tego właśnie powodu jego matka nie zaaprobowała naszego związku. Uważała, że jej syn zasługuje na kogoś lepszego niż kobieta z dzieckiem. Takie baby to same problemy. Często powtarzała nawet w mojej obecności. W ogóle nie przejmowała się tym, że sprawia mi takimi słowami autentyczną przykrość. Nie rozumiałam jej, ale starałam się być w stosunku do niej życzliwa. Ojciec Krzyśka nie żył od wielu lat. Nie było dane mi go poznać. Mąż zapewniał mnie jednak, że był fantastycznym człowiekiem i na pewno nie pozwoliłby matce na to, żeby mnie tak traktowała. Kiedy doczekaliśmy się synka, Teściowa nie raczyła nawet zadzwonić z gratulacjami. Pominę już to, że nie pojawiła się na naszym ślubie, bo była strasznie obrażona. Jak możesz nie uszanować mojego zdania? Miała do Krzysia ogromne pretensje, że nie postąpił tak, jak ona sobie tego życzyła. Mamo, tak ciężko zrozumieć, że kocham Judytę i chcę z nią spędzić resztę życia? Tłumaczył, ale to było niczym walenie grochem w ścianę. Oczywiście, matka zawsze najgorsza, kiedy nie miała żadnych argumentów ani niczego sensownego do powiedzenia, od razu uderzała w płacz. Podziwiałam Krzyśka za cierpliwość, z jaką to znosi. Ja bym już dawno zerwała, lub przynajmniej mocno ograniczyła kontakt z tak toksyczną osobą. Nie wyobrażałam sobie, jak trudno musi mu być. W końcu to była jego matka. To straszne, jak trudne i skomplikowane bywają rodzinne relacje. Ja na szczęście dobrze żyłam ze swoimi rodzicami, ale tak było, odkąd sięgnę tylko pamięcią. Wielokrotnie zapraszaliśmy teściową do siebie, albo proponowaliśmy, że to my wybierzemy się do niej z wizytą. Bardzo zależało nam na tym, żeby Tadzio poznał swoją drugą babcię. Może za dwa razy udało nam się spotkać, ale atmosfera była tak napięta, że noże dosłownie wisiały w powietrzu. Teściowa zachowywała się tak, jakby wyrządzono jej wielką krzywdę. Tadia w ogóle nie wzięła na ręce. Sprawiała wrażenie, że brzydzi się Bogu ducha winnego dziecka. Dla mnie to już było ponad miarę. Krzysiek, ja nerwowo nie wytrzymam. Serio, ulało mi się. Mam tego dość, mam dość twojej matki. Kochanie, ja sam mam jej dość, stwierdził ze smutkiem w głosie. Porozmawiaj z nią albo coś, bo ja nie zamierzam tłumaczyć się jej z czegokolwiek. Na ten moment nie miałem ochoty oglądać teściowej. Niech Krzysiek się sam z nią dogaduje, jeżeli chce. Mnie przestało na tym zależeć, ani mi się śniło dłużej jej nadskakiwać. Teściowa miała już swoje lata, a stan jej zdrowia pozostawiał sporo do życzenia. Krzysiek miał nie najlepsze przeczucia, ja zresztą też. Pomimo, że w myślach psy na niej wieszałam, nie potrafiłam odwrócić się od niej plecami, gdy zaczęło się jej pogarszać. Zabraliśmy ją do siebie. Zajmowałam się nią najlepiej, jak potrafiłam. Nawet marudzić przestała. Najwyraźniej czuła się bardzo źle. Rzecz jasna, w dalszym ciągu nie było mowy o żadnych uprzejmościach z jej strony. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że nasza pomoc, a w szczególności moja jest dla niej upokorzeniem. Słowo dziękuję, nawet nie przeszło jej przez gardło. Pewnego dnia straciła przytomność. Natychmiast wezwałam pogotowie. Przyjechali po paru minutach. Cała w nerwach zadzwoniłam do Krzyśka, akurat był w pracy. Przyjeżdżaj natychmiast. Ręce mi się trzęsły. Mamy karetka zabrała. Jezus Maria westchnął ciężko, który szpital? No ten na B. Głos mi drżał. Okej, OK, spotkajmy się na miejscu. W szpitalu dowiedzieliśmy się, że teściowa miała rozległy zawał i od razu trafiła na operacyjny stół. Byłam rozdygotana. Krzysiek płakał. Lekarz, który do nas wyszedł, miał nie nietęgą minę. Państwo są jej rodziną? Tak, jestem jej synem, odparł Krzysiek. A to moja żona. Stan pana mamy jest krytyczny. Proszę przygotować się na najgorsze. Przykro mi. Nigdy nie zazdrościłam lekarzom, którzy musieli bliskim pacjenta przekazywać fatalne wieści. Zmarła dwie godziny później. Nie zapomnę tego popołudnia, pusty korytarz na ojomi i głuchy odgłos kroków pielęgniarki. Pogrzeb i załatwianie różnych spraw po śmierci bliskiej osoby nie należą do przyjemnych zdarzeń, ale takie jest życie. Ustaliliśmy, że mieszkanie po teściowej na razie wynajmiemy, a potem pewnie sprzedamy. Tymczasem spotkała nas przykra niespodzianka, bo nie mogliśmy dostać się do środka. Klucze nie pasowały. Wniosek był prosty: teściowa jeszcze za życia zdążyła wymienić zamek. Krzysiek próbował wyważyć drzwi, ale bezskutecznie. Nagle z mieszkania naprzeciwko wyszła starsza kobieta. Na moje oko była niedużo po sześćdziesiątce. Jej twarz wydawała mi się znajoma. Po chwili olśniło mnie, że widziałam ją na pogrzebie. Proszę się nie szarpać, powiedziała. Ja mam klucze. W takim razie niech mi pani je da! Krzysiek był zdenerwowany. Czego jak czego, ale tego po matce to się nie spodziewał. A to nie był koniec niespodzianek. Przykro mi, ale nie, odparła spokojnie kobieta. To teraz moje mieszkanie. Co takiego? Krzysiek aż podskoczył, a krew się w nim gotowała. Co pani wygaduje? Proszę nie podnosić na mnie głosu obruszyła się kobieta Tereska zapisała mi mieszkanie w testamencie z wrażenia usiedliśmy na schodach usiłując nieco ochłonąć to jakiś kiepski żart, prawda? Krzysiek podobnie jak i ja nie dowierzał własnym uszom opowiadała mi, jak jej nie szanujecie i ją zaniedbujecie i jak trzymacie z daleka od wnuka ta kobieta szczerze wierzyła w to, co mówi co takiego? dla Krzyśka było już za dużo pani chyba oszalała ja oszalałam. Sąsiadka teściowej zmieniła ton z łagodnego na ostrzejszy. To pan jako syn kompletnie ją zawiódł i zostawił na pastwę losu. Gdyby nie ja, Teresce nie miałby kto zakupów zrobić. Teściowa przed innymi ludźmi robiła z siebie ofiarę, porzuconą przez własnego syna. To, co wygadywała ta kobieta, było bredniami. My sami wiemy najlepiej, jak było naprawdę. Dość tego. Bałam się, że jeszcze chwila, a Krzysiek wybuchnie. Dzwonię po policję. Gdy policja dotarła na miejsce, sąsiadka, chcąc, nie chcąc, musiała otworzyć mieszkanie i nas do niego wpuścić. Jak się okazało, teściowa faktycznie zostawiła testament. Wszystko zgodnie z prawem. Dokument był potwierdzony notarialnie. Ręce mi opadły. Jak mogła w ten sposób postąpić i pozbawić nas mieszkania? Czułam się winna całej sytuacji. Bo gdyby nie to, że Krzysiek związał się ze mną, jego matka najpewniej zachowałaby się inaczej. Krzysiek powtarzał, żebym nie brała tego do siebie. Moja matka po prostu taka była, a po śmierci taty jej odbiło. Nie dało się z tym polemizować. W zaistniałych okolicznościach nie było innej opcji, jak udać się do prawnika. To, czego dowiedzieliśmy się, wcale nas nie ucieszyło. Wszystko komplikował testament. Możecie państwo próbować podważyć go w sądzie, ale z doświadczenia wiem, że będzie to niezwykle trudne. Nie ukrywam, nie to chcieliśmy usłyszeć. Zdaniem pani mecenas, szanse na odzyskanie mieszkania były raczej marne. Jeśli miałoby się to jakimś cudem udać, to kosztowałoby to nas majątek. Poza tym, tego typu sprawy mają to do siebie, że potrafią ciągnąć się latami. Wałkowaliśmy ten temat z krzyśkiem niejednokrotnie. Chyba nie mamy siły. O pieniądzach nie wspominając, boksować się z cholernym testamentem i ostatnią wolą teściowej. A wy, co zrobilibyście na ich miejscu i co sądzicie o teściowej? Dajcie znać w komentarzach i uciekamy do historii numer dwa. Zaszłam w ciąże, bo on się załoszył. Myślał, że zniknie, a ja odpuszczę. Zdziwił się. Nigdy w życiu nie byłam tak bardzo szczęśliwa z żadnym chłopakiem. Dogadywaliśmy się bez słów. Był tak wyrozumiały, opiekuńczy, że naprawdę myślałam, że mam ogromne szczęście. Spotykaliśmy się przez trzy miesiące, a ja byłam po tym czasie go tak bardzo pewna, że zaczęłam marzyć o tym, żeby mieć z nim dziecko. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że najpierw powinien być ślub. Dla mnie jednak to nie było istotne. Dzieciak mógł się urodzić, a my mogliśmy wziąć ślub i przy okazji zorganizować mu chrzest albo nawet roczek. Mój partner już dużo wcześniej wspominał o dziecku, dlatego ucieszył się, gdy ja dojrzałam do tej decyzji. A później codziennie kazał mi robić test ciężowy, tak bardzo chciał zostać ojcem. Staraliśmy się może z sześć tygodni. Ja w pewnym momencie poczułam się słabo, i już bez robienia testu wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Wreszcie mogłam ogłosić chłopakowi radosną nowinę. Zrobiłam to podczas kolacji przy świecach. Ale on się cieszył, tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, skąd tak naprawdę ta radość. Tu wcale nie chodziło o to, że cieszy się z tego, że stworzymy razem rodzinę. Następnego dnia już go nie było, jego rzeczy również. Na telefon nie odpowiadał, a ja dosłownie się załamałam. Nie rozumiałam, o co chodzi. Nie byłam w stanie go odnaleźć. Minął miesiąc, a mój stan psychiczny był coraz gorszy. Postanowiłam, że poprawię sobie humor zakupami dla dziecka. I faktycznie tak się stało. Gdy wybierałam te wszystkie akcesoria, uśmiech nie schodził mi z twarzy. Nagle wyszła do sklepu moja koleżanka z liceum. Jej brzuszek był już bardzo widoczny i wyglądało na to, że jest chwila przed porodem. Złożyliśmy sobie gratulacje i jakoś tak od słowa do słowa wyszło na to, że jej facet też odszedł bez słowa. Dosłownie, w taki sam sposób jak mój. To było zaskakujące, więc chciałyśmy to przegadać. Poszłyśmy na kawę i. Gdzie spotkałyśmy? Kogo? No tego chłopaka, o którym obie mówiłyśmy i to z kolejną dziewczyną. Okazało się, że gość założył się, że do końca roku trzy kobiety zajdą z nim w ciążę. Miał dostać duże pieniądze, jeżeli mu się uda. Na szczęście ta trzecia dziewczyna jeszcze z nim nie wpadła. Ale nasz wspólny kolega będzie miał duże pieniądze. Jednak nie dla niego, a do wypłacenia w ramach alimentów. Już my się o to postaramy. Co za drań. I zmierzamy do historii numer trzy. Mój mąż znowu zapomniał o rocznicy. Wyszykowałam się, upichciłam kolację, a on po prostu poszedł spać. To była nasza dziesiąta rocznica związku. Od jakiegoś czasu wkradała się w nasze relacje mocno rutyna, więc pomyślałam, że wspólna kolacja, świece i figlarny wdzianko podgrzeją atmosferę w naszym związku. Znaliśmy się jak łyse konie, więc bardzo chciałam, żeby mój mąż znowu wzbudził w sobie tak zwane wichry namiętności. Wyszykowałam się, wypachniłam od stóp do głów i zakręciłam bujne loki. Kocie oko, szmineczka, sukienka i szpileczki z perłami – Wyglądałam obłędnie. W piekarniku czekała pyszna zapiekanka. Przygotowałam wino. Czekałam na niego w pełni gotowa, aby wspólnie świętować. Wrócił do domu i rzucił tylko krótkie cześć. A potem, wiecie co? Po prostu padł na łóżko i zasnął. Byłam w szoku. Gdzie kwiaty? Gdzie buziaki? Nawet na chwilę się nie przebudził. Spałam w salonie w sukience, którą założyłam. Okazało się, że tylko dla siebie. Niestety, rano było gorzej Mąż zareagował na mój widok tak Byłaś na jakiejś imprezce? Wyglądasz dziwnie Aha, wyglądam dziwnie Wygarnęłam mu, że to była nasza rocznica Że to dla niego wszystko A wiecie co mi odpowiedział? Jego odpowiedź ścięła mnie z nóg Beata, nie szalej Dziesięć lat razem to już nie ma ochoty na randki i rocznice Gratulacje, że wytrzymałaś No mistrz hamstwa i ironii Oto mój mąż w doskonałej formie Wyszłam z domu i nie wróciłam przez kilka kolejnych dni. Byłam u koleżanki i całkiem serio myślę o rozwodzie. Jak można potraktować tak żonę, a na końcu nie mieć żadnych wyrzutów sumienia? Życzę mu, żeby za piekankę rocznicową jadł jeszcze trzy dni, a ja do domu nie mam zamiaru wracać. Nie tego spodziewałam się po mężu po tylu latach wyrzeczeń. Przykro mi jest, ale nie tęsknię za małżonkiem i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę szczęśliwa. I poczuje, czym jest miłość i szarliwa namiętność. I my również Pani tego życzymy. Dziękuję za historię z dziś. Do usłyszenia Wam wszystkim w następnym nagraniu.